Zmiany klimatyczne w ostatnich dekadach spowodowały, że można w Polsce ponownie uprawiać winorośl i według rządowych danych mamy w Polsce ponad 600 hektarów winnic. Natomiast te winnice są generalnie małe. Średnio polski producent wina ma mniej niż 2 hektarów winnic, co stawia go w specyficznej sytuacji, jeśli chodzi o dystrybucję wina, które wytworzy. Mianowicie no jest go za dużo, żeby wypić je samemu lub rozdystrybuować wśród znajomych. Natomiast cały czas jest go za mało, żeby uderzyć do dużych sieci dystrybucyjnych. Dlatego też polscy winiarze chcieliby, żeby zalegalizować sprzedaż alkoholu przez internet. Obecnie ta sprzedaż jest być może zakazana, być może jest zezwolona. Generalnie jest wielki spór o to, jak interpretować przepisy prawa, przez co większość winiarzy nie decyduje się na to, żeby sprzedawać swój alkohol online. Gdybyśmy uprościli te przepisy i jasno stwierdzili, że można sprzedawać alkohol przez internet, to w żaden sposób nie rozszczelnilibyśmy systemu sprzedaży alkoholu tak, że na przykład będzie on dostępny dla nieletnich. Natomiast bardzo byśmy pomogli różnym właśnie rzemieślniczym producentom alkoholi, dla których jest to wyjątkowo dostępna i tania forma dystrybucji, dzięki której generalnie kultura picia alkoholu w Polsce mogłaby wydatnie wzrosnąć, na czym skorzystaliby także polscy rolnicy produkujący surowce do innych niż wina alkoholi, tak jak na przykład producenci jęczmienia czy innych zbóż, z których tworzy się piwa czy mocniejsze alkohole. Dlatego jedną z naszych propozycji jest to, żeby właśnie wprowadzić wyraźny, legalny handel alkoholem przez internet. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych propozycjach, to przeczytaj cały raport.